Witam Was w dzisiejszym odcinku naszego podcasta. Kolejny temat, kolejny tydzień mija i cały czas zastanawiam się, co ciekawego mógłbym Wam przedstawić. Mam nadzieję, że są to rzeczy wartościowe. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, ciekawe tematy, na które chcielibyście usłyszeć ode mnie, śmiało komentujcie, wysyłajcie wiadomości w mailach. Będę chciał się z Wami podzielić tą wiedzą. A dzisiaj temat, który często słyszę, który przewija się wielokrotnie w Waszych wypowiedziach i brzmi on następująco. Dlaczego nie mogę schudnąć? Dlaczego nie mogę przybrać na masie? Tyle ćwiczę, a cały czas wyglądam tak czy tak, a nie dokładnie tak, jak sobie bym tego życzył czy życzyła. I tutaj jest to bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ doskonale rozumiem Wasze frustracje. Kiedyś też miałem ten sam problem. Chodziłem na siłownię, ćwiczyłem na różnych zajęciach 5-6 razy w tygodniu, nawet zdarzało mi się, i jeszcze dodatkowo w weekend jeździłem na rowerze, było niecałe 10 lat temu i również niewiele zmieniało się w mojej sylwetce i dopiero gdy zrozumiałem, jak to wszystko działa, zobaczyłem ten mechanizm, poznałem go dużo lepiej, wymagało to dużo mniej pracy, a więcej myślenia. Stało się to możliwe i zrealizowałem swoje plany. Zawsze wiadomo, idę o krok do przodu, chcę działać jeszcze bardziej w stronę swoich celów, które się zmieniają z czasem, aczkolwiek powiem Wam, jak to można zrobić, tak? Żeby to było łatwiej można zrozumieć. Powinniśmy zacząć od tego, żeby wiedzieć, jak działa nasz organizm. I prostą sprawą jest coś takiego, że poddając go tak częstemu wysiłkowi, gdzie często właśnie zdarza się i to 4, 5, 6 razy w tygodniu trenować Wam, poddajemy się stresowi, działaniu, które jest dla naszego organizmu wysiłkiem, sytuacją nadzwyczajną, i jeżeli chcemy, żeby przyniosła ona tylko pozytywne efekty, musimy tutaj w odpowiedni sposób również się poddać się odpowiedniej regeneracji, tak? Często osoby, które trenują rekreacyjnie, nie powinny ćwiczyć aż tak wiele razy w tygodniu i to jest pierwszy częsty błąd. Drugim błędem z kolei u osób, które ćwiczą raz czy dwa razy w tygodniu, jest być może zbyt niska intensywność, zbyt niska częstotliwość treningu i tutaj musimy znaleźć taki złoty środek. Dla każdego to będzie inna ilość treningów, jednostek w tygodniu, aczkolwiek nie możemy ani przesadzić, ani nie możemy zbyt mało tych treningów odbyć, więc pierwsze pytanie to, jak często trenujesz? Drugie, jak odpoczywasz? Jak wygląda Twój sen? Jak wygląda Twoja regeneracja? Czy jesteś w równowadze hormonalnej? Czy nie masz zbyt wysokiego poziomu kortyzolu, czy coś tam się nie dzieje w wynikach krwi? To nie są proste pytania i zazwyczaj odpowiedzi musimy szukać dość głęboko, ponieważ nasz organizm jest bardzo skomplikowaną maszyną i nie możemy tutaj porównywać się, tak jak często to jest przeze mnie stosowane dla uproszczenia, porównania do wlewania do samochodu paliwa. To tutaj funkcjonuje dużo bardziej w sposób skomplikowany i taka równowaga hormonalna jest często bardzo trudna do wywołania, do zachowania, więc musimy bardzo wiele czynników przeanalizować. Jednym z nich będzie na pewno odżywianie. I tutaj kwestia odżywiania była już częściowo przeze mnie poruszana, na pewno jeszcze wielokrotnie będę do tego tematu wracał. Jest on numerem 1 na liście, nie trening, a odżywianie. Każdy to wie, doskonale zdaje sobie sprawę, w kółko to powtarzają liczni spece i tak dalej, trenerzy i wiemy dobrze, że większość z nas tego nie robi. Dlaczego tego nie robi? No bo jest to trudne, nie jest to łatwe i zachować taki, że tak powiem, układ, w którym 99 albo 5, ile tam kto chce, procent czasu jemy tak, jak powinniśmy, wymaga od nas stosunkowo dużo wysiłku. Musimy to zaplanować. Gdy nie wiemy w ogóle, co mamy jeść, od czego zacząć, jak sobie z tym poradzić, to jest jeszcze gorzej. I tutaj odradzam wszelkiego rodzaju próby przechodzenia na diety, na jakieś dziwne odchudzania i katowanie się, nie dawaniem sobie posiłków czy zmniejszaniem ilości kalorii, które jest, mam nadzieję, już wiecie, naprawdę archaicznym sposobem na odchudzanie, tak zwane. Odchudzanie jeszcze na pewno sobie omówimy i bardziej szczegółowo, o co tutaj chodzi w kolejnych odcinkach, aczkolwiek takie typowe podejścia właśnie, które ludzie próbują zastosować, to jest, jeżeli chce się odchudzić, bo odchudzanie to jest najczęściej używane słowo, zamiast zmniejszyć może poziom tkanki tłuszczowej, co byłoby bardziej rozsądnym, to jest ograniczenie żywności, tak? W celu zmniejszenia tkanki tłuszczowej, jeśli nawet ktoś już wie, że to jest lepszy sposób myślenia, czy dążenie do celu bardziej wartościowego, to łączymy tutaj ilość pożywienia z poziomem tkanki tłuszczowej, co jest nie zawsze do końca prawdziwe. I tutaj trzeba sobie to powtórzyć. To nie ma liniowego związku ilość jedzenia z naszym poziomem tkanki tłuszczowej. Oczywiście, jeżeli będziemy za przeproszeniem wpierniczać jak dzik i bez ograniczeń sobie ładować wielkie porcje 6 razy dziennie, nie ruszając się, prowadząc leniwy tryb życia i przede wszystkim siedzący, no to nie oszukujmy się, to ma wtedy wpływ na pewno duży, zdecydowany, aczkolwiek gdy jesteśmy w miarę aktywni i w miarę już dbamy o swój talerz, no to też będzie miał wpływ, jednak gdy zupełnie nie ma dla nas znaczenia, co ląduje na tym talerzu i nie wiemy za bardzo, jak to sobie poukładać, to nie zaczynajmy od ilości. Każdy również zna takie powiedzenie, nie ilość, a jakość się liczy, tak? Czyli na początek zainteresujmy się tym, co to będzie za jedzenie, jakiej jakości, bo nie zawsze to jest też priorytet i dopiero wtedy próbujmy coś zrobić, jeżeli chodzi o ograniczanie tej ilości, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest na pewno duży błąd w myśleniu osób, które próbują schudnąć. Schudnąć to słowo, którego nie lubię, schudnąć. To tutaj bardziej bym się właśnie pokusił o takie użycie słowa też nietypowego, jak rekompozycja. Tak? Ono coraz bardziej wchodzi w kanon dietetyki i tego świata odżywiania, aczkolwiek w świecie treningu nie jest ono jeszcze tak znane. Ale warto byłoby sobie skupić się właśnie na tym, żeby troszeczkę przekomponować ten nasz organizm, jeżeli dążymy do lepszej sylwetki, do większej sprawności, tak? Jeżeli z kolei ktoś celuje w przybranie masy, również częstym sposobem na dokonanie tego jest zwiększanie ilości posiłków, tak? Mówimy tutaj o osobach, które koncentrują się na dodawaniu kolejnego posiłku bądź zwiększaniu kaloryczności tych posiłków poprzez powiększanie ich objętości chociażby, tak? Kolejny błąd, bo nie zawsze jest to potrzebne, ponieważ tak samo jak przy odejmowaniu, tak samo przy dodawaniu musimy się skupić na tym, co dodajemy. Ja myślę, że większość z Was to wie, że jak będziemy dodawać, no to najlepiej byłoby dodać takie wartościowe posiłki, ale często to się kończy dodawaniem tego samego, co już było, a nie czegoś innego, tak? Powinniśmy może spróbować poszukać jakiegoś nowego produktu, którego nie spożywamy. Może produkt to złe słowo, bo zaraz się kojarzy z czymś przetworzonym, a wolałbym, żeby to było jakieś nowe warzywo, jakieś nowe, nie wiem, coś czego nie spożywaliście wcześniej. Może być to dla wielu na przykład powiedzmy batat, nie wiem, jakiś topinambur, coś takiego, co sprawi, że będzie ten posiłek bardziej kaloryczny, ale to jest naprawdę tylko taka namiastka spróbowania przybrania na masie w odpowiedni sposób, bo tutaj nie mając pojęcia o tym, co się w naszym organizmie dzieje, również nie będzie to takie proste, bo będziemy strzelać do małej tarczy z dużej odległości i to jeszcze najczęściej z opaską na oczach, więc aby tą opaskę zdjąć, tarcza byłaby fajnie, gdyby się troszeczkę powiększyła lub my do niej przysunęli, należałoby wykonać zasadniczo kilkanaście nawet takich kroków, które zbliżą nas do tego celu i będzie go po pierwsze lepiej widać, a po drugie będziemy lepiej wiedzieli, czym on jest i łatwiej będzie trafić z bliska, tak? To takie, mam nadzieję, dość obrazowe porównanie. A jak to zrobić? No cóż, no nie jest to proste. Jest tak dużo informacji na rynku, że zalew tej wiedzy powoduje, że ludzie, no najprościej to mówiąc, głupieją, nie wiedzą, co zrobić. Przerzucają się z jednego systemu na drugi, z drugiego na trzeci w poszukiwaniu rozwiązań. Najczęściej ich nie znajdując, ponieważ zbyt krótko poświęcają się jednemu, a niekoniecznie to rozwiązanie jest dobre dla nich. Dla każdej z nas jako jednostki, osoby, inne rozwiązanie może przynieść ten sam efekt. No tutaj nie jest to powiedziane. Często słyszę od osób, które widzę, spotykam, rozmawiam z nimi, że jak to? No tutaj ja zastosowałam taką dietę czy taką i pytanie moje pierwsze jest, czy została ona ułożona przez dietetyka, oczywiście dietetyk i tak dalej, specjalista. Co to za dietetyk? No nie wiem, taki pierwszy z internetu, gdzieś tam strona internetowa, no aha, czyli już sygnał, że to niekoniecznie jest specjalista, no ale nawet nie zagłębiając się zbyt daleko, nie idąc, próbuję zadać kolejne pytania dotyczące tego, czy ta dieta na pewno, czy ten sposób odżywiania został dobrany do tej osoby. I tutaj już zbyt często widzę, że są to najprawdopodobniej jakieś gotowce, coś, co danej osobie zostało sprzedane w taki dość sprytny sposób, opracowane na zasadzie tak, bo to się sprawdza u większości, to u tego klienta również. I, no i chciałbym przestrzec przed tego typu podejściem, ponieważ tutaj no, jesteśmy w stanie osiągnąć jakiś sukces drobny i szczególnie na tym początku naszej drogi, ale nie zawsze będzie to odpowiednie dla nas i najczęściej może się zdarzyć tak, że właśnie nie będzie. Nie będzie. Z czego to się bierze? To się bierze z tego, no, że każdy z nas prowadzi troszeczkę inny tryb życia, jest innym człowiekiem, inaczej zbudowanym, co innego siedzi w tych naszych tutaj wnętrzach. Inną mamy historię, przez te naście, 10 lat robimy zupełnie co innego i w środku, tak na dobrą sprawę, żeby się dowiedzieć, czego nam brakuje, musimy przeprowadzić jakieś badania. Gdy takich badań brak, dobranie jakiejkolwiek suplementacji, systemu odżywiania, co ta osoba ma jeść, kiedy, dlaczego, czego jej brakuje, z czego ma zbyt wiele, to jest po prostu zgadywanka. Jeżeli chcecie bawić się w takie zgadywanki, jak najbardziej możemy sobie tutaj zwrócić się po porady do takich specjalistów, którzy mają przygotowane od ręki dla Was system odżywiania. Jeżeli nie, wolałbym, żeby świadome osoby wybrały osoby, które będą rzeczywiście chciały pracować z takimi ludźmi w taki sposób, jaki opisałem. I tak to właśnie wygląda u nas Box74, do czego namawiam najserdeczniej Was wszystkich, aby spróbować, niekoniecznie z nami, ale gdziekolwiek indziej chcecie, zrobić coś w taki bardziej przemyślany i rozbudowany sposób, ponieważ tylko wtedy mamy gwarancję, że jest to bezpieczne, tylko wtedy mamy gwarancję, że jest to indywidualnie dopasowane do Was i że rzeczywiście idziemy w kierunku tego, co Wy chcecie osiągnąć, a nie w jakimś przypadkowym. Mamy dzisiaj bardzo dużo różnych systemów żywieniowych, o których nie będę dzisiaj opowiadał, dużo różnych sposobów na dostarczanie dość dużych dawek nagle potrzebnych, często pożądanych składników, ale nie wiedząc, czy to rzeczywiście jest nam potrzebne, możemy sobie tak na dobrą sprawę albo robić krzywdę, a w najlepszym przypadku po prostu wydawać niepotrzebnie pieniądze, tak? Więc mam nadzieję, że będzie to przydatny materiał dla tych osób, które rzeczywiście nie wiedzą, w jaki sposób schudnąć, w jaki sposób przybrać na masie. Są to dzisiaj tematy dość ciekawe, dość powszechne, ponieważ wiele osób się boryka z tym kłopotem i mam nadzieję, że będziemy w stanie Wam pomóc. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, serdecznie zapraszam do rozmowy, do zarezerwowania swojego intro bez zadyszki, czy dla naszych klubowiczów, dla omówienia, kwartalnego omówienia celów na stronie Box74. Jest tam duży baner na środku, umów się na spotkanie. Bezpłatnie możecie przyjść i porozmawiać ze mną o tych tematach lub wszelkich innych, które Was interesują. Ja na dzisiaj się żegnam. Do zobaczenia za tydzień lub dwa.